Cześć, witajcie, z tej strony Michał, dzisiaj ze mną Miki. Cześć, witajcie. Jesteśmy dzisiaj na jakiejś zagranicznej mapie, a na takiej, na luzaku, takim sejwie. Ja sobie Ta, tak... taka niemiecko ino. Taka chyba. Ja sobie tak stworzyłem takiego sejwa, żeby sobie pograć. I lecimy dzisiaj sobie ze siano kiszonką w pryzmę. I Jo. Ogółem, jak ten odcinek wam się spodoba, to 70 łapek od razu, nie, 60, bo tak słabo ostatnio z aktywnością, to 60 łapek i od razu wlatuje następny na kanał. No, i myślę, że to dosyć uczciwy deal. I pamiętajcie o tej łapce w górę. Pa, ten tam nie trafił w bramę, taka szeroka. Ten. Przecież ja mam 500 pingu, nie wiem czemu. Też nie wiem, ale ten. Ludzie wam powiem, że fajnie mi się to gra. Trochę lipa ostatnio z tymi wyświetleniami, łapkami pod filmami jest, ale mam nadzieję, że wam się to poprawi, więc jak ktoś może, ktoś zalogowany, to łapeczkę w górę niech zostawi, bo motywuje bardzo i przynajmniej te odcinki chce się nagrywać. Może nawet ktoś udostępni, jak ktoś ma jakąś dużą stronę i podobają się odcinki czy coś, to można udostępniać. A nawet jak ktoś nie jest zalogowany, to zachęcam do zalogowania bądź zarejestrowania się w serwisie YouTube i łapeczki w górę po zostawieniu, bo ostatnio to powiadomień mi nawet YouTube nie przysyła, ten ciężko tak z powiadomieniami jest, z wysyłaniem tych powiadomień, więc też Facebook jest w opisie, to jakbyście na Facebooka weszli, to fajnie, to zawsze macie pewność, że żaden odcinek was nie ominie. No. No tak. Ja dzisiaj sobie pracuję sztajerem 8090 Turbo z turem Sztola i kosiarką Kun GMD 2811. Bardzo fajna kosiareczka, też wyszła na ModHubie w tym tygodniu. Dla was to będzie w zeszłym tygodniu. No ej, nie wiem co jest, nie? Ale pa, coś się robi. No widzę właśnie. Nie wiem czemu to tak jest. A speed testa sobie robiłeś czy coś? No tak, ja mam dobry internet, tak jakby. Tak jakby. Czekaj, dzisiaj który jest? 20 któryś. 27, no. Siódmy, no. To wszystko wiadomo, o matko włosko. Dajesz radę? Dajesz radę, dobra. Ale... Cicho, tak trochę się omijaków narobi, ale... Jo, wciągnie ten... z grewiarka. Kurwa... No, no. Ogółem, jakby nawet nie znam mapy nazwy, więc w komentarzu możecie napisać, to na pewno odpiszę komuś, bo się nie przygotowałem. Chyba jakoś na R, Ridentropen, czy jakoś tak? Jo, możliwe. Ja sobie wetnę się pierwszy. No, niby jesteś mniejszy. No, pewnie będzie zaraz dużo ludzi. Kosiorkę na przód se mógłbyś zaczepić, mniej paliwa. No, ale ta mała, co ja mam podpiętą, była pierwsza, tamta była druga i po prostu tak jest większy zestaw, a pieniążków zabrakło na taką na przód, więc na razie tak trzeba się pomęczyć. No. Łąk mamy dużo, jesteśmy nastawieni na hodowlę właśnie mleczną. Nawet kombajnu nie mamy, bo taka bida. Ale cztery ciągniki muszą być. No trzy by wystarczyły, ale tam Puma to taki spoko ciągnik. Marynówkę teraz dopiero przed nagraniem kupiłem, bo mi się spodobała. No. Mi się spodobała, mi się Miki jej nie miał pobranej. I ten, i mi się przypomniało, o fajnie, można ją kupić, bo fajna jest. O, ty Ridentropen, jedź. Dobra. O, ja może to od koguta jest. Nie. O, jeszcze gorzej się nawet zrobiło. Stół i Ridentropen. Widzę, robi. Cofaj. Fajna ta kosiarka, bo ogólnie takie ma majtanie plandeki, jak widzicie. O, nawet ta oryginalna, jakiej rzeczy nie ma, więc... Giant Software, wiecie co, w następnym update'cie możecie sobie zakosić z moda. No, ja se zaraz w sumie polecę, albo nie, Miki, weźmiesz Steyera i pojedziesz na chałupę, na Havira pojedziesz, a ja se renówką trochę potnę i potem przyjedziesz zgrabiać Pumą, a obojętnie gdzie Steyera zostawisz i będzie git. Ej, właśnie nie wiem, czy ja mogę, czy ja lepiej, żebyś ty może zgrabiał, co? No dobra, to ja to kosię renówką, a ja ten... A ja jadę sztajera odstawię. Patrz ta, jaki Miki pełny energii, 11 godzina, dopiero co wstał. Ta. Już do roboty. No.
to pamiętajcie o łapce w górę. Muszę to przypomnieć, bo no sorry ludzie, ale do brak motywacji jest, żeby w ogóle nagrywać, ale mówię, może to chwilowe, może ten i... O, czekaj, ta przygazówę. No, Puma, 150 kuni. Mi się tak szczerze, to mi się dzisiaj nie chciało grać. Widzisz. No, ciągnik używany był zakupiony tutaj, tłumik zmienił poprzedni właściciel. Bardzo fajny ciągnik też, mod polecam w sumie. No, tutaj ładnie wiadę. No, łąka taka nie za dużo była cięta, ponieważ... mamy jeszcze więcej łąk, tam chyba ze... Jeszcze chyba trzy są łąki. I w ogóle, i w ogóle. Jeszcze szybę sobie otworzę w case'ie. To jest właśnie najlepsze w tym modzie. Otwierana szyba z tyłu. Control Y. A wziąć John Deere'a już? No, możesz wziąć. Dobra. Czekaj, po lewej, tak? Po lewej. Dobra. Ale ma zarąbisty głos, dźwięk. No, Puma też ma fajne dźwięki. Takie, kurde, dla starych ciągników typowe, a nie jakieś takie wykastrowane. Jakby to można urzec. Ty, ale nie no, tą zgrabiarką szczerze pierwszy raz pracuję od FSA 17, fajna. Jakoś tak lepiej mi się nią ten... W 17 już była też w DLC ona. I jeszcze była taka żółta jakaś. Chyba w 15 też była taka żółta. Właśnie tego typu. No, Gienek tam już wpadł John Deere'em 7920. Skronka samozbierającą też polecam serdecznie. I z obciążnikiem na przód. Takim dosyć nietypowym. Ale do... A to jest taki do gniatacz pokosu, żeby to się później lepiej kisiło, więcej soku było. O Boże. Jeszcze ten zraszacz powinien być na przodzie. Jo, zakwasz, ten zakwasza, zakwas powinien być tam w planie. No, z chleba taki, no. No. Chleb na zakwasie. Ale nie no, kurde ty, wygodnie strasznie się robi tą pumą. Jakoś wygodniej niż tą zwykłą zgrabiarką taką. A czemu tam nawróciłeś? No, żeby lepsze wałki były. Mhm. No, bo teraz będę jeździł raz przy razie, tylko przy czasach musiałem porobić z jednej strony, a z drugiej ze strony zostawię. A Miki tam już pomału, kurde, startuje, bo tam jeszcze komputery musi pouruchamiać. No nie no, czekam aż ty przyjedziesz, nie? Tutaj. Aha, że tam. Startuj, wjeżdżaj w to. No to już trzeba było prędzej mówić. Aha, myślę, że ty komputerów tam nie ogarniasz. A no, komputerów, takie, co tu, aby guzik nadusić i jedziesz. Wiadomo. Ja myślę, że ty mi zrobisz na dwa, to tutaj. Trochę cięższy, żeby kronka nie miała za ciężko. Na dotarciu jeszcze jest. Noże. No. Noże na dotarciu. Ja to mam łeb. A ile tam masz w ogóle, jak tam wydajność? Dobrze, już mam 6 ton. No i git. Patrz to, jak tu kurde się nawraca, straca, skraca. Teraz kurde, przez to, że Miki tu jechał, to ja muszę tutaj teraz cofać. Ej, a tak to wygodnie się strasznie jeździ tą zgrabiareczką. No, ja pierwszą misję we farmingu robiłem z tą zgrabiarką. Aha, no widzisz. Jakiś dziwny omijak. Kurde, przepuszcza? No właśnie, nie? Bo tak też zwróciłem właśnie uwagę. Ale było lepiej. No, ogółem, żebym za cicho nie mówił, bo tu nie wiem, jak Miki ma mnie na Discordzie, więc może trochę głośniej będę mówił. Bo jeszcze ktoś tam pisał w komentarzu, żeby przyciszyć Mikiego, a sobie mikrofon podgłośnić. Więc... No, no ja to... Ciebie bardzo głośno słyszę. No to najwyżej, no. A na Discordzie zawsze Cię było bardzo cicho słychać. No bo teraz głośno mówię w miarę. Ale Ciebie jeszcze sobie przyciszę tak w środku odcinka. Gienek. Przyciszy mnie i tyle. Dobra. Ja Cię mam na 35%. Ile? 35 teraz. A ja Cię na ten, no Discordzie mam na stówę. No stówa to jest ten, standardowa, nie? No. No i szybka akcja z łąką normalnie. Ty, więcej to, dłużej to koszenie zabrało nam niż w ogóle zbieranie i tak dalej. No człowiek, ja to na jedną przyczepę zbiorę. Ty właśnie, nie? Ale daj mi pozbierać trochę. Zaraz, już. Wejdę do końca i wezmę tego mijaka tutaj, co zrobiłem.
O, elegancko, prestiżowe zdjęcie. Jeszcze tam biogazownię mamy za płotem sąsiadową. Dobra, mąż. Dobra, obustronnie podniesiemy i tu za i to. Ole, dźwięki ma. Ersten Maschinen. 7920. Snella chyba mają 7930, nie? Chyba tak, nie jestem pewny. Jakoś tak, tego większego, nowszego. No, obciążnik na przodzie, jakieś tona z hakiem. Same obciążniki Ej, mają. No patrz, zbierałem, nie miałem 80 pingu, a teraz z grabem mam 218, 300. No, bo więcej animacji ci się ładuje i pewnie z zewnątrz. Ej, ale kopiec się fest robi na tej przyczepie fajny. Matku Bożku. Dobra. Ale nie, no, ta kronka fajna. Ale tutaj będziemy miał teraz zawijasa. No, ja i tak jadę ten. Jadę odwieźć, bo i tak mi się nie mieści i tak. Na skąd wiesz, zmieści się. Półtorej tony, aby tak jakby. W ralu to bym popchnął bardziej i ten. Bo w ralu to pchają na te samozbierające jak. Zwłaszcza na kronki. Usługi rolnicze Blake. Tego. Czekaj, no. Teraz zwolnić, bo my takie. Widzicie, kozak pryzmy jeszcze ogarnąłem w necie gdzieś i. I ten. I. W necie na plecie. O bos. Na płocie. No i takie. Jak to tam chce? Takie ładne wałeczki idą. Ej, ale ona szybko się wyładowuje. Idź pan. Dobra, cyk. Rozładowana oczywiście. Teraz zawijasek i lecimy po drugą. Coś słaby ten pokosik pierwszy. Tu widzicie, jeszcze mamy hawu, taką do kiszonki przerobioną typowo. I no, i tak to jest. Dobra, lecę tam. Trochę asfaltówką sobie pojeżdżę, opony pozrysuję. Ale ta 7R-ka trochę ładniejsza była, taka inna 7R-ka jeszcze w tym w FS-ie 17, jak na Baszkowie robili modpack, to trochę ładniejsza była. I co prawda może też uroku jej nie dodaje, bo ona świateł nie ma tych górnych, tak jakby ma, ale o, świecą, ale nie ma lamp tak jakby w środku, więc to może też tak trochę uroku odbiera, a tak to bardzo, bardzo fajne sprzęty. Zapomniałem opuścić na dyszlu. Boże, jak ona się nisko opuszcza. W sumie w ralu też się tak nisko opuszczają te kronki, bo widziałem gdzieś na YouTubie. Ale trochę wyżej damy mu bez przesady znowuż. No. Będziemy już pomału, myślę, kończyć. Pryzmę sobie ubijemy poza odcinkiem. Taki odcinek na spontanie. Jak chcecie więcej odcinków z tej serii, to możecie z tej serii, z tej mapy, z tego gospodarstwa, jak to woli. No jeszcze na opłot zahaczyłem na koniec odcinka. W tym gęsie są takie balonówki trochę. Takie szerokie te oponki są. No takie wysoki profil mają. No troszkę tam. No, to ten. Jak będziecie chcieli więcej odcinków, to napiszcie w komentarzu. Oczywiście, choć i tak pewnie nikt do tego momentu nie wytrwał. I pamiętajcie, łapka w górę, subik, jak ktoś dotrwał jeszcze. I trzymajcie się do kolejnych odcinków. Na razie, cześć. Cześć.